tutaj w Polsce bardzo trafnie mówimy, że ikona jest pisana. Bo początkowo było to tłumaczenie, tak? Tłumaczenie z rosyjskiego, z greckiego, gdzie nie ma malowania. Tam się wszystko pisze i książki, i obrazy się pisze. No, że dużo tam informacji było na temat ikon, to w Polsce myśmy po prostu dosłownie to tłumaczyli. A teraz fajnie wyszło, że jednak zostawia się tutaj ten termin pisanie ikon, bo ikonę można czytać. Ikona to jest Ewangelia w kolorze, która ma nam dużo do przekazania. Oprócz tego, że nas na modlitwie skupia, to mówi o tych najwyższych wartościach, tak, które nas do zbawienia prowadzą, i o czystości, i o takim oddaniu dla wiary, czyli tu męczenników też się przypomina, na przykład kolorem czerwonym. Tak? Czyli to nie musi być męczeństwo dosłowne, cielesne, ale męczeństwo nawet takie duchowe, że my się zmagamy non-stop z tymi pokusami, to jest męczeństwo też. Z jakimiś takimi różnymi słabościami. Człowiek niby się wyspowiada i znowu tutaj, jak nazwać, tak? To samo. I tak non stop, to jest takie, też to jest takie swego rodzaju trud. Ikonograf to nie jest do tego, żeby wyrażać siebie w ikonie. Nie. To całkowicie pomyłka. Teraz mamy taki problem współczesny, że każdy chce we wszystkim siebie wyrażać i gdzie by nie tylko, to już trzeba zaznaczyć, że to moje, mam jakiś tam styl swój, charakter i koniecznie podpis jakiś tam, żeby mnie rozpoznawali. To jest takie właśnie to choroba współczesności. Ikona to jest po prostu przekaz Boga, tego świata wyższego i ja... Tak było, jestem pędzlem tylko, tak? Ja mam kanon, mam to naśladować, a ona mi daje to, że ja mogę odpocząć, tak jakby od tego tutaj, tego świata, jak się zacznie człowiek tak zamknie z tą ikoną, no to tak jakby wchodzi w inną realność, i jest też takie fajne, że mamy wpływ na to, żeby to coś powstało pięknego, na ile ja rozumiem, no na tyle i na ile potrafię, to takie jakby spotkanie z pięknem, też z stworzeniem, tak? Bóg tworzył i człowiek jest dzieckiem Bożym, też może tworzyć, tak? I jest to obowiązek nasz, tworzyć, w czym jest dobry, tak powinien i zmieniać tą rzeczywistość w stronę piękna, ideału, dobra, Boga. I to powinno być tak jakby w tym kierunku iść. A niestety obecnie idzie trochę w innym kierunku, tak? Bo mamy dookoła brzydotę podawaną jako piękno, tak? To, co jest chore i nienormalne, to nam się kreuje, że w normalność to się w ramy czegoś normalnego wpisuje, ale to trzeba, jakby mamy od Boga, tak? Sumienie, mamy poczucie estetyki i że ktoś mówi, to nie powinno na mnie wpływać. Nie powinnam mówić, mimo że mi się podoba, nie podoba, mówić, że podoba mi się, bo tak jest modnie, tak? No to co to jest? To już jest jakaś głupota albo jakieś takie, nawet żeby ze stada się nie wysunąć, bo to niebezpieczne może czy coś. Ja zauważam, że ja siadając przed ikoną muszę się zmienić. Ja czasami chcę, tak pewnie każdy ma, że wydaje się, że przyjdę, będę pisać, tak? Siądę, no nic nie idzie, nie da rady. Trzeba się samemu zmienić, wyciszyć, uspokoić, zrzucić jakoś tak. To nie zawsze siądziesz, będziesz pisać, bo to jednak to od razu widać, tak? Ta twarz musi być, i nawet te rysy twarzy, to musi być spokojne jakieś. Nawet te linie nie kładną się tak, jak trzeba po prostu. Ja tutaj takie podchody czasami robię, że tu kolega chodzi, mówi, kiedy ty się za robotę weźmiesz? A po prostu czasami nie da rady. To wewnętrzny jest taki nastrój, że nie pozwoli człowiek. Dlatego klasztory może są dobre rzeczywiście do pisania ikon, bo jednak człowiek nie ma ciągłych obowiązków takich świeckich i jakichś ciągle problemów, że takich nawet codziennych, które denerwują i rozstrajają wewnętrznie. Także mi się wydaje, że no dzięki ikonie, bo jeśli chcę pisać, to muszę się zmieniać. A jeśli piszę, to pewnie, no nie wiem, czy ja się wtedy zmieniam, być może też.